Narodowe Czytanie w gminie Międzyrzec Podlaski 2020. Rozmawiam z przewodniczącym Rady Gminy Międzyrzec Podlaski i pana zapytam. Prawdopodobnie widząc po ilości miejsc i czasowo, jak ma to długo trwać, do tego czytania w gminie Międzyrzec Podlaski chyba zaprosiliście wszystkich, kogo tylko było można. To znaczy, staraliśmy się tę tradycję podtrzymywać. Jak pan myśli, to rzeczywiście wpływa na to, że ta znajomość polskiej twórczości, znajomość z naszymi wieszczami wzrasta w społeczeństwie, a być może nawet promocja jest tego, że właśnie czytać? Znaczy, uważam, że takie inicjatywy promują to, bo tak szczerze mówiąc, po czytaniu, bo lubię czytać książki i zaglądaniu do biblioteki, no szczerze mówiąc, ta nasza tradycja w czytaniu książek troszeczkę podupadła, ale mam nadzieję, że przez takie inicjatywy znowu młodzież zacznie zaglądać do biblioteki, do czytania książek, bo to jest naprawdę cenna inicjatywa, żeby jednak książki czytać i poznawać ogrom znaczeń wyrazów przez czytanie książek. A przewodniczący, tak osobiście, jakie książki, jaka tematyka? Mnie najbardziej interesują książki historyczne, sensacyjne, thrillery w takim wydaniu, no i powieści też historyczne, które powodują zapoznanie się z tamtym życiem ludzi i jakie rycerstwo po prostu walczyło w czasach przeszłych. Zła, zła, zła i była siostra Baladyna, żeby wygrać wielką władzę, Alinę zabiła. Serdecznie witam Państwa na piątym już gminnym narodowym czytaniu, którego pomysłodawcą jest pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Magdalena Chodzińska. Bardzo dziękuję, że w tym roku czytanie jest u nas w szkole. Witam serdecznie. Narodowe czytanie 2020, Tłuściec, gmina Międzyrzec Podlaski. Chyba większej ilości osób nie można już było zaprosić na to narodowe czytanie. Zaproszenie było otwarte, więc cieszę się, że jednak są chętni, by dzisiaj z nami świętować to narodowe czytanie w gminie Międzyrzec Podlaski. Piąte w tak dużej odsłonie jako gminna uroczystość. Bardzo się cieszę, że taką rangę to wydarzenie zyskuje. Również wydarzenie jest wsparte dwoma innymi, że tak powiem, kontrwydarzeniami. Przyjaciel biblioteki i również mamy rozstrzygnięcie konkursu. Tak, to już jest, to praktykujemy też od kilku lat, że przy okazji narodowego czytania wręczamy statuetkę przyjaciela biblioteki osobie, instytucji, organizacji i urzędnikowi. Takie są kategorie, jako wyraz największego naszego uznania i podziękowania za współpracę, za wsparcie, za życzliwość. I też jest to świetna okazja, to narodowe czytanie, by podsumować konkurs Duch Książki na fotografii, który też już ma kolejną swoją gminną edycję. I tak też dzisiaj będzie. To nasze narodowe czytanie zazwyczaj od paru lat ma trzy główne punkty, myślę, że kompatybilne ze sobą. Balladynę czytacie od deski do deski dzisiaj? Nie. Czytamy pierwszy i drugi akt Balladyny. Będziemy czytać z okien. Kilka osób będzie czytało tutaj na placu. Wydarzenie pomyślane jest w taki sposób, aby było bezpiecznie, aby było ciekawie, aby zachęcić kolejne osoby do sięgania po książki. Pokazać też, że czytelnictwo, że książkę można odbierać w bardzo różny sposób, że można się przy tym świetnie bawić. Chyba nic tak nie rozwija nas, jak właśnie słowo pisane. Otwiera przed nami nieznane. Każdy z nas w sposób różny interpretuje i odbiera utwory. I to jest w tym chyba najpiękniejsze, że każda książka czytana kilkakrotnie przynosi nowe wrażenia, nowe refleksje, ale też uczy nas takiej systematyczności i trwania do końca. Już po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna przyznaje tytuł Przyjaciela Biblioteki w trzech kategoriach: urzędnik, instytucja, organizacja oraz osobnik. Kategoria urzędnik. Ostatnio usłyszałam pewną opinię na temat człowieka, którego nazwisko za kilka chwil wymienię, mianowicie, że jest instytucją samą w sobie. I ja się z tym zgadzam. Skromny, niezwykle pracowity, życzliwy, pomocny i skuteczny. Biblioteka zawsze może liczyć na jego wsparcie i często je otrzymuje.
Na tytuł przyjaciela biblioteki zasłużył sobie wieloma drobnymi gestami, ale też dużą liczbą wspólnych, dużych przedsięwzięć. Miło mi jest ogłosić, że tytuł i statuetkę przyjaciela biblioteki w kategorii urzędnik otrzymuje pan Michał Teofilski. Jest niestety nieobecny w zastępstwie pani sekretarz odebierze statuetkę i organizacja. Są z nami od lat i robią nam świetną robotę. Profesjonalizm i życzliwość to ich główne cechy. I tak naprawdę chyba tylko dzięki nim ciągle wierzę w prawdziwość przekazu medialnego. Nie szukają na siłę sensacji, szanują ludzi, obyczaje i wartości. Myślę i odważę się to dziś tutaj powiedzieć, że wszystkie ogólnopolskie media mogłyby się sporo od nich nauczyć. Z niezwykłą satysfakcją ogłaszam, że tytuł i statuetkę przyjaciela biblioteki w kategorii instytucja organizacja przyznaliśmy w tym roku regionalnemu portalowi informacyjnemu Radio Biber. Są na świecie ludzie, którym się wszystkiego chce, którzy cieszą się, gdy dzieje się coś wokół, którzy z uśmiechem, radością i oddaniem angażują się w przeróżne inicjatywy, promują je i dbają, by nie zabrakło uczestników. I tak jest właśnie w przypadku laureatki kategorii osoba. Przykładów współpracy i życzliwości można by wymieniać bardzo wiele. Śmiało mogę powiedzieć, że jest z nami w każdej akcji. Ciepła, serdeczna i otwarta. Z pasją i duszą społecznika. Tacy ludzie jak ona stanowią serce biblioteki. Bez nich byłoby to tylko miejsce do przechowywania książek. Szanowni Państwo, z ogromną radością ogłaszam, że tytuł i statuetka przyjaciela biblioteki w kategorii osoba otrzymuje pani Katarzyna Tymosz-Skrzywic. Lektura niełatwa, okoliczności jeszcze trudniejsze. Wiele godzin konsultacji, dyskusji jeszcze raz dowiodły, że praca zespołowa daje efekty. Jaki jest efekt, zobaczymy na koniec. Wymyśliliśmy czytanie w nieco innym charakterze jak zwykle. Otóż będziecie Państwo czytali z okien. Zapraszam do aktu pierwszego. W ubiegłym roku prac konkursowych było 19, w tym roku wpłynęło 4, za które jestem wdzięczna i z których cieszę się jak chyba nigdy dotąd, bo powodują, że w konkursie nie będzie przerwy. Pandemia go nie pokonała. Dlatego też wspólnie z panem wójtem, który, tak jak powiedziałam wcześniej, patronuje konkursowi od samego początku, zdecydowaliśmy, że w tym roku tak, każda z prac zasługuje na miejsce pierwsze i tak też. Продолжение следует...